Tytuł kursu: Systemy suchej zabudowy, część druga. Moduł: Izolacje. Temat: Materiały izolacyjne pochodzenia mineralnego, roślinnego oraz z tworzyw sztucznych. Do ochrony budynków przed stratami ciepła stosujemy materiały izolacyjne. Odznaczają się one małą gęstością pozorną, porowatą strukturą oraz niskim współczynnikiem przewodności cieplnej. Materiały porowate, wykazujące jednocześnie sprężystość i elastyczność, mają również zdolność tłumienia dźwięków uderzeniowych. Materiały do izolacji cieplnej i przeciwdźwiękowej dzielimy w zależności od pochodzenia na mineralne, roślinne oraz z tworzyw sztucznych. Dziś omówimy materiały izolacyjne należące do każdej z tych grup. Zacznijmy od omówienia materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego. Największe znaczenie w tym zakresie mają materiały produkowane z wełny mineralnej oraz włókna szklanego. Wełna mineralna oraz materiały z włókna szklanego wykazują bardzo dobrą izolacyjność cieplną. Mają zdolność hamowania przepływu ciepła przez przegrodę budowlaną. Jednocześnie są niepalne oraz odporne na wilgoć. Płyty z wełny mineralnej powstają z włókien wełny mineralnej. Wśród płyt z wełny mineralnej wymienić można trzy rodzaje płyt różniących się gęstością i twardością. Płyty z wełny mineralnej stanowią warstwę wełny mineralnej impregnowanej olejem i połączonej z spoiwem syntetycznym. Maty z wełny mineralnej stanowią arkusze obłożone z jednej lub z obu stron okładziną, np. z tektury falistej lub z welonu szklanego, przeszyte nićmi szklanymi. Maty z wełny dostarczane są w postaci rulonów. Ostatnim z materiałów izolacyjnych pochodzenia mineralnego, który chciałbym omówić, jest szkło piankowe czarne. Powstaje ono poprzez stopienie mączki uzyskanej ze stłuczki szklanej wraz z dodatkiem środków porotwórczych, np. sadzy w temperaturze około 800 stopni Celsjusza. Szkło piankowe czarne ma strukturę zamkniętych porów, dzięki czemu ma dobre właściwości izolacyjne oraz jest nienasiąkliwe. Kolejną grupą materiałów izolacyjnych są materiały pochodzenia roślinnego. Materiały te w porównaniu z poprzednio omówioną grupą wyrobów są palne i podatne na korozję biologiczną. Największe znaczenie w tej grupie mają płyty pilśniowe. Warto zaznaczyć, że płyty te przed użyciem powinny być zaimpregnowane roztworem solnym środka grzybobójczego oraz dokładnie wysuszone. Wśród materiałów izolacyjnych tej grupy zastosowanie mogą mieć również płyty trzcinowe, wiórkowo-cementowe oraz płyty i maty korkowe. Kolejną grupą materiałów izolacyjnych, o której chciałbym powiedzieć, są materiały wytwarzane z tworzyw sztucznych. Obecnie przemysł oferuje nam kilka wyrobów z tworzyw sztucznych, które mogą być stosowane jako izolacje cieplne w budownictwie. Wśród materiałów tej grupy warto wymienić styropian, piankę poliuretanową oraz piankę fenolową. Styropian jest tworzywem piankowym otrzymywanym z polistyrenu. Charakteryzuje się odpornością na działanie wody morskiej, rozcieńczonych kwasów organicznych i nieorganicznych, alkoholi i rozcieńczonych ługów. Innym materiałem izolacyjnym tej grupy jest piana fenolowa. Powstaje ona na skutek spieniania żywicy wymieszanej z katalizatorami. Stwardniałą masę tnie się na płyty o określonych wymiarach i obustronnie pokrywa okładziną z włókna szklanego albo wielowarstwowym aluminium. Innym typem piany, która jest dobrym materiałem izolacyjnym, jest piana poliuretanowa. Charakteryzuje się ona ogromną liczbą komórek powietrznych o zamkniętej bądź otwartej strukturze. Komórki o strukturze otwartej przepuszczają wodę i w przypadku namoknięcia wymagają wysuszenia, natomiast komórki zamknięte zapewniają wodoszczelność. Piana poliuretanowa o strukturze zamkniętej stanowi niezwykle skuteczny i efektywny sposób izolacji. Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.